Pixar w pudełku. Omówiliśmy pierwszy element potrzebny do stworzenia symulatora cząstek. Mamy już wzory opisujące ruch cząstek wynikające z praw fizyki. Teraz wyprowadzimy wzory opisujące zachowanie cząstek podczas zderzeń. Gdy w chwili zderzenia doskonale sprężystego prędkość jest prostopadła do podłoża, to jej wektor odwraca się. W prawdziwym świecie dodatkowo moduł maleje wskutek strat cieplnych. Jak już mówiliśmy, efekt strat modyfikujemy współczynnikiem restytucji. V to wektor prędkości przed zderzeniem z podłożem. Prędkość V' po zderzeniu jest równa minus E razy V. E, współczynnik restytucji, należy do przedziału od 0 do 1. Minus wskazuje, że po zderzeniu kierunek jest odwrotny. Przy E równe 1 zderzenie jest doskonale sprężyste i nie ma strat energii. Jeśli E jest mniejsze od 1, straty wystąpią. A jeśli wektor prędkości jest nachylony do podłoża, zobaczmy. Piłka odbija się jak promień od zwierciadła. Czyli jeśli wektor V jest nachylony pod kątem θ, to wektor V' będzie tworzył z podłożem ten sam kąt. Żeby wyliczyć V' z V, zapiszmy V jako sumę dwóch wektorów, równoległego do podłoża, V równoległe, i prostopadłego, V prostopadłe. Jedyna siła podczas zderzenia jest prostopadła do podłoża, które pcha piłkę do góry. Składowa równoległa się nie zmieni, a prostopadła zostanie odwrócona. Czyli V' równa się V równoległe minus V prostopadłe. Włączając w to restytucję, uzyskamy takie równanie. Super! Wykorzystamy ten zapis prędkości jako sumy składowych, by przeanalizować przypadek zderzenia cząstek I i J o równych masach. Narysujmy tę sytuację. Prosta IJ, biegnąca przez środki cząstek, odgrywa rolę linii prostopadłej do podłoża. Zapisujemy VI jako sumę takich wektorów. To samo zrobimy dla VJ. Jedyna siła działająca na cząstki podczas zderzenia ma kierunek IJ. Jak przedtem, skoro żadna siła nie działa równolegle, prędkości w tym kierunku nie zmienią się. Aby opisać sytuację w kierunku prostopadłym, potrzebujemy zaawansowanych narzędzi, zasad zachowania energii i pędu. Ciekawi Was zasada zachowania energii? Link poniżej. Gdy zastosujemy te zasady, cząstki mają taką samą masę, zobaczymy, że cząstka I uzyska prędkość prostopadłą J i na odwrót. Zamieniają się prędkościami prostopadłymi, czyli po zderzeniu prędkości V'I oraz V'J są opisane tymi równaniami. Tyle o zderzeniach. W ćwiczeniu oswoicie się z równaniami opisującymi zderzenia.